Kiełbaso, coś tu jest nie tak. Siedzimy sami, nikogo nie ma. Wiesz co, dwójkę to my raczej świata nie podbijemy. Ja wiem, że mózgu to ja nie mam, ale na co nam podbijanie świata? Jak to na co? Żeby było nas mnóstwo, pełno, żebyśmy opanowali wszystkie sklepy i supermarkety. Zero świeżego mięsa, zero świeżych warzyw, wszędzie tylko grocery gang. No właśnie, kochani, jestem dzisiaj z tymi figurkami grocery gang i przyznam szczerze, że może bym nie chciała, żeby opanowały świat, ale bardzo je lubię. Do tego mam jeszcze taką fajną maszynę do robienia hot dogów i musztardę. Pamiętacie, jak się bawi tym zestawem? Stawiamy tutaj naszą figurkę, przyciskamy. Wow, a figurka wyskakuje. Teraz spróbujemy naszą cebulę wystrzelić. W takim razie, skoro są tutaj tylko te dwa zgnilaki, to dorzucę coś ekstra od siebie. Zobaczcie, to chyba co lubicie najbardziej, czyli saszetki niespodzianki. The Grocery Gang. Seria druga w kolekcji. Aż 150 figurek, a to są Smelly Beans. Mieliście już kiedyś takie saszetki u siebie w domu? Macie pojęcie, co tam w środku się znajduje? Bo ja troszeczkę nie i to jest dla mnie zupełna niespodzianka. Grocery Gang ze świata trash packów. Wiem tylko jedno, że coś tam w środku będzie obleśnego, ale czy znajdę tam jakieś takie fajne figurki? Czy też beansy, czyli fasolki okropnych smaków? Nie mam pojęcia, więc zacznijmy może od pierwszej saszetki. Rozerwę ją. O, co my tutaj mamy? Jakiś fajny koszyczek, w środku jest woreczek, na pewno z jakąś figurką. No i do tego ogromna ulotka! Ulotka, na której są pokazane wszystkie Grocery Gang, wszystkie figurki, jakie możemy zebrać w serii drugiej. No dobra, ale mnie najbardziej interesuje teraz ta niespodzianka. A już myślałam, że tutaj będą jakieś fasolki. No dobra, sprawdźmy ten woreczek. Tutaj, a jakaś, wow, co to jest, zobaczcie, ale łapa, jejku, wygląda trochę jak ręka Frankensteina, zobaczcie, ta figurka się rozciąga, ktoś włożył chyba rękę do jakiejś takiej zielonej paćki, podoba wam się ta figurka, wygląda naprawdę paskudnie, po prostu brudna ręka albo brudna rękawiczka. Ja zrobię jeszcze szybciutki test i sprawdzę, czy tą figurkę również będzie można wystrzelić z mojej musztardy. Uwaga! Wow, strzelone, ale dało radę. No dobra, figurkę odstawię tutaj na bok i teraz zabiorę kolejną figurkę. Kolejna saszetka. Co tam w środku mamy? Kolejny koszyczek, to jest taki zwykły koszyczek jak ze sklepu, ulotka, no i figurka. Tutaj w środku, to chyba jakaś puszka, butelka. Ja już wiem, sprawdziłam na ulotce, to jest buteleczka z paskudnym sosem, na pewno sosem chili. Zobaczcie, ta butelka jest czerwona i coś z niej wypływa. Znowu to jest jakiś taki zielony glutek. Biorę moją musztardę i teraz spróbuję wystrzelić moją figurkę. Uwaga! Wow! Bardzo lubię otwierać takie saszetki, pudełka, jajka, niespodzianki. A Wy lubicie? No to zostawcie kciuki do góry i napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Uwielbiam właśnie takie niespodzianki. Otwieram kolejne pudełeczko, kolejną saszetkę. Widzę, że koszyczki chyba wszystkie mają taki sam kolor. To jest taki żółto-pomarańczowy. Ustawię je tutaj, będą sobie stały. No i otworzę teraz tę saszetkę, poradzę sobie bez nożyczek tym razem, mocno, coś żółtego, czy to znowu jest jakiś pojemnik z sosem? No to ja już wiem, spojrzałam na ulotkę, to jest buteleczka z miodem, miód, który wycieka, no nie za specjalna jest ta figurka, nie za bardzo mi się podoba, chyba te poprzednie były zdecydowanie lepsze, ale ją na pewno też dam radę wystrzelić z mojej musztardy.
kolekcja moich figurek z Grocery Gang się powiększa. Zobaczcie, jak sobie tutaj spokojnie stoją z boku. No a teraz czas na czwarty woreczek z niespodzianką. Dum, dum. Zobaczmy, co tutaj jest w środku. Najpierw wyciągnę ulotkę. Teraz niespodziankę. Znowu ten sam koszyczek. Myślałam, że jakiś inny kolor mi się tym razem trafi. No i otwieram woreczek. A co tutaj mamy, żeby tylko nie było żadnej powtórki. No ale chyba trudno będzie, skoro w całej kolekcji jest aż ich 150 do zebrania. Tadam, tadam. Znowu jakaś buteleczka. Ale jaka fajna, ma ubrane okulary. Sprawdzone na ulotce. I już wiem, co się znajduje w tej buteleczce. Śmierdząca i przeterminowana herbata cytrynowa. Ale ten shopping wygląda bardzo fajnie. Jest taki cały brązowy. Tutaj jest chyba... to może być jakaś taka żółta ozdoba? Może to jest ta końcówka odrobienia herbaty? O, właśnie. No i do tego czarne okulary. I tradycyjnie wystrzeliwuję. Na ulotce znalazłam, że wśród wszystkich Grocery Gang, wśród wszystkich figurek możemy znaleźć te, które świecą. Jest to edycja specjalna. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. A do tego jeszcze jest edycja limitowana. Są to takie metaliczne figurki. Nie wiem dokładnie, jak one wyglądają, ponieważ nie udało mi się trafić na żadną, ale została mi ostatnia szansa. Mam tutaj jeszcze jedną saszetkę niespodziankę i trzymajcie mocno kciuki, żebym może teraz trafiła na jakiegoś fajnego Grocery Ganga. Otwieram. Na pewno znowu będzie ten sam koszyczek. O, miałam rację. Jest on w kolorze takim żółto-pomarańczowym. No i niespodzianka. Kto to taki? Coś żółtego. Wow, zobaczcie, i znowu ten taki zielony glutek z tego wycieka. Ja już doczytałam, to jest figurka z działu łazienek oraz z lekarstw. To są krople do oczu, ale bym w życiu nie chciała mieć takich zielonych kropelek w moich oczach. Fuj! Ostatni wyrzut, zobaczymy, czy wysoko poleci. Patrzcie tam do tyłu, czy gdzieś ta figurka się nie odbije od ściany. Wow! Grocery Gang znowu zagościły na moim kanale. Bardzo mi się podobało odpieranie tych saszetek niespodzianek. Miałam przy tym świetną zabawę. Przyjrzyjcie się teraz dokładnie tym figurkom. No i możecie na dole napisać, czy lubicie Grocery Gang. No i która figurka waszym zdaniem jest najlepsza. Mi chyba podoba się bardzo ta tutaj taka buteleczka, na której jest ten zielony glutek. Nie zapomnijcie zostawić kciuków do góry i koniecznie zasubskrybować mojego kanału. Bądźcie zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!